Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Enki, a przed wami jest kolejny odcinek z gry Delver. Ponownie po miesiącu przerwy. Oh yeah. Ale to jest już pewnego rodzaju, powiedzmy standard na tym kanale. Ale nie ma co przedłużać. Okej, okay, strzałki. Nie ma co przedłużać. Lecimy na... Alej! Hello, pułapko. Krzesło. Okej. Okay. Czym ty jest? Ej, jak ja to przeskoczyłem? Czy to tylko dlatego, że tu jest drabinka? Czy mam sposób na przechodzenie, tak? Mam sposób na przechodzenie przez te. Patrzcie. Hehehehe, oszukałem. No ale pułapka jednak mnie przechytrzyła. Gin! A masz, kurna, chleb z ciebie wyciągnąłem. Nie wiem, ja jadł sobie chleb. I nie wiem, miał jeszcze kawałek w buzi, to mu wyrwałem z tej buzi. Teraz ja sobie zjem. Przez przypadek. Zauważyłem ostatnio, że jak się uderzy potiona, takiego wiecie, do wypicia, hello, to on wtedy wybucha. Ja nie wiedziałem, czemu one wybuchają, ja myślałem, że to jest po prostu jakiś typ tego, miksturki, które wybuchają, a to nie tak działa. To działa bardziej tak, że po prostu wybuchają, kiedy je uderzę i tyle. Okej, tam mam jakąś gałkę, no czekajcie, zobaczmy na mapę. Okej, idziemy w dół. Jest spoko. Jest mega spoko. Okej. Jedna strzałka i druga strzałka. I po nim i poleciała jakieś hajsy. Tego rozwalimy z miecza. Uwaga, przeskakujemy. Hej hop, okej. Niby w tej grze nie można skakać, ale widzicie, znalazłem sposób na to. Okej, ten wygląda troszkę niebezpieczniej, kurna mać, wskoczyłem na głowę jego. Okej. Teraz szukajmy, gdzie tutaj jest ta kasa. O, tu? Czekajcie, bo coś wypadło za nim. O, tu było? 10 golda. Mega, a z niego tutaj wypadło coś? Chyba nie. Okej, wracamy z powrotem. No niestety, ale nasz mega ekstra sposób na skakanie nie zrobi czegoś takiego, że wespniemy się kurna po tych skałkach. Chodź tu. Gdzie on jest? A ty tu jesteś, hej, cześć. Chodźcie, zjemy sobie tego chleba, co przed chwilą wyrwaliśmy z gęby temu kolesiowi tam. Chodź tu. Kurna, powinienem więcej strzał mieć. Bo z tymi oczami to ja nie mam szans walcząc w zwarciu. One sobie przylatują, odlatują i wiecie, i to nie ma sensu. Okej, prawie dałem się zarąbać. Nic z niego nie wypadło, trudno. O, fuck! Nie, przypadkiem wyrzuciłem miecz. Nie, dlaczego? Ale mocno bije ten skurczybyk. Ile ty kurna bijesz? O, a strzała. On nie wiem, z 10 HP mi odjął? What the fuck? Nie wiem, za mocny jesteś? No chodź tu. Będziesz tak latać ciągle? No w końcu musisz się do mnie zbliżyć, nie? Jesteś jakoś tak zaprogramowany, że chyba musisz mnie zaatakować. A nie latać ciągle wokół mnie. Chyba, że jak ja nie patrzę w jego stronę, to on podlatuje. O! Jakaś książka jakaś. Przed chwilą się zastanawiałem, czemu mi to dodało ten atak plus jeden. A to po prostu z dowolnego przedmiotu chyba mamy atak plus jeden, nie? A jeśli to wrzucimy, to mam atak 0. A jak walczymy chlebem... Kurna, nie chciałem go zjeść! Jak na przykład walczymy strzałą... Albo... No nie wiem, dobra, nie sprawdzajmy. A jak walczyłem książką, to wtedy miałem jeden punkt ataku. Okej, Mythbuster.
kolejna gałka. Na razie nie będę do niej strzelać, bo to będzie marnotrawstwo strzał troszkę. Okej, okay, padła. No nie! To straszne. Okej. Okay. Coś tu powinno być. Chyba. A jeśli nie, to olejemy. Dobra, olewamy to. To jest drabinka. Dobra, może w końcu coś zacznę mówić, a nie takie suche fakty. O tym, że... O, kurna, patrzcie. Ten ma czapkę. Ten musi być silniejszy. O, ale zajebiste. Co to jest? Javelet Helmet. 6. A my mamy 0 armora. Papa, czapka Mikołaja. Hello. Javelet Helmet. Zajebiście. Szkoda, że mogłem zostawić tą czapkę Mikołaja. Tak se o. Bo czemu nie? Ale trudno. Czy ja się wróciłem? Tak, ja się wróciłem. Okej, już myślałem, że włażę w kółko. Już się tak przestraszyłem, że kurno. Nie przyszedł nic. O, hej, cześć i czołem. Magic Shield. Chodź tu. Okej. Okay. Zabiłem go z miecza, więc zajebiście, bo nie musiałem tracić strzał na niego. Chodź tu. O, czemu ja włażę ci na głowę, ty? On ma tak śliską głowę, że ja mu totalnie wjeżdżam na nią. Wow, ale zajebiste rzeczy tutaj wypadają. Ty, to my jesteśmy teraz niezniszczalni. Co to w ogóle nam dodało? Patrzcie, ile mamy ataku z tą zbroją. 13 AC. Czyli tego. A teraz? A nie, myślę. Fail. Ja myślałem, że AC to jest atak. I myślałem, że te trzy pytajniki to wiecie, że dodaje nam ataku. Czekajcie. Ta, nic innego tam nam to nie dodaje. Tylko zbroja. Widocznie jakiś tam ma efekt, ale na tyle słaby, że nic nam nie dodaje. Okej. Okay. Te dziwne robaczki są na tyle dziwne, że ich nie widać w wodzie. Który jest lepszy? 5 do... Okej. Okay. Okej, okay, on nas zaatakował, ale jakoś nie widziałem, żeby odjął nam HP! Kurna mać! Idź mi stąd. Okej, okay, jedzmy chleba. 26 golda. Ile mam golda? 298. Okej. Okay. W ogóle, bo tak zacząłem, a nie skończyłem. Bo zaczynamy gadać takie suche fakty. To może przydałoby się wyjaśnić może. Albo zapadać jakimś tematem. Może dlaczego mnie nie było, czy coś takiego. Hej, hop. Okej. Okay. No więc nie było mnie tylko dlatego, bo powiedzmy... Po pierwsze przerwa od tego nagrywania. Wiecie, nie nagrywam jakoś tak specjalnie dużo. Ale jednak tak jakoś po prostu... Wiecie, wolałem sobie zrobić przerwę. Okej, okay. Defense, attack, agility. No, atak, spoko. Weźmy atak. Zajebiście. Szkoda, że nie health'a, nie? Okej, coś wypadło z niego? Chyba nie. Chociaż jakby wypadła jakaś zbroja czy coś, nie? To wtedy bym miał ból dupy o to, że jej nie wziąłem. A tu mam drabinkę, więc... Raczej mnie nie było. No to po pierwsze studia. Też mam coś tam do roboty jednak. Nie siedzę ciągle przed kompem. Po drugie, no też nie siedzę ciągle przed kompem, więc trochę żyję sobie. A po trzecie, no zrobiłem sobie przerwę po prostu od kompa i od grania i od nagrywania. W końcu to jest bardziej taki hobby, a nie jak inni, że jakoś tam mam jakieś tam, nie wiem, nadzieje związane z YouTube'em, że będę na tym kurna zarabiać i będę kurna, wiecie, miliarderem i w ogóle. Okej, okay, jak inni, których znam. Którzy chcieli w to pójść. Okej, okay, pułapka go nawet zarąbała, ale nic mi nie zrobiła praktycznie. Okej, okay, masz coś? Nie. Nic z niego nie wypadło niestety. O, patrzcie, tam jest jakiś naszyjnik. A my nie mamy naszyjnika.
Cóż to jest? Amulet of Greater Health. Okej. Amulet lepszego zdrowia. Coś tam to daje? Nope. Niestety nam to nic nie daje, ale... Ale ma trzy pytaniki, więc może jak pójdę do tego takiego jakiegoś... O, fuck. Ale zrobiłem. Może jak pójdę do jakiegoś takiego maga... czy coś, to on może zidentyfikuje mi tą rzecz, czy coś takiego, będę mógł jej używać? Coś takiego było w tym. W Might and Magicu. Kurna, coś mi się chyba wydaje, że zepsuł mi się ten miecz. Mieczor w końcu się zepsuł. Czy ja to wziąłem? Edible coś tam? Pewnie ta. Lecimy dalej. Ta, od 1 do 4. Żal. Nie chcę tego, dziękuję bardzo. Już nam się popsuło, więc nie będziemy tego używać. Chodź tu, typie. Chodź, z macki kurna dostaniesz. Ale fajnie mi się atakuje tą macką, jakoś tak kurna szybciej ona atakuje. Nie jestem pewien, czy to jest prawda, ale... Hono tu. Gdzie on jest? Ale się kurna wrąbałem w gówniane miejsce. Ale patrzcie, ile oni nam zadają. Oni nam praktycznie nic nie zadają z tymi z tą zbroją całą. Ale jednak mimo to nie chciałbym jednak dostawać obrażeń. Jezus Maria, jak one mnie wkurzają. Dobra, bierzemy łuk. O, fuck! Ło kurna mać! Serio? Zginąłem. Zginęło mi się. Better luck next life. No nie. Zginęło mi się. A w tej grze nie ma save'ów. Fuck! No nie. 302 golda. Monster killed. 127, damage taken 326. Teraz sprawdzimy, czy zdobywamy 100% golda niż wcześniej. A już miałem takie nadzieje, że o, przejdziemy za pierwszym razem do końca, a tu dupa. No cóż, przejmujemy golda, 302, tak, przejmujemy golda. Zajebiście. Plate Mall Greaves. Strzały mógłbym kupić. To naprawdę sporo strzał. Strzały są zajebiste. Okej, słuchajcie, tym smutnym akcentem zakończymy sobie ten odcinek. Na razie, trzymajcie się. Cześć.